Urodziłaś swoje maleństwo przez cesarskie cięcie i zastanawiasz się, kiedy możesz rozpocząć noszenie go w chuście? Ja myślę, że odpowiem na ten temat właśnie w tym filmie. Cześć! Z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj chcę Ci opowiedzieć parę słów na temat tego, kiedy możesz zacząć noszenie dziecka w chuście, jeśli urodziłaś cesarskim cięciem, za pomocą cesarskiego cięcia. To jest bardzo ważny temat, ponieważ wiele mam o to mnie pyta, więc ten materiał po prostu dla nich musiał powstać. Zapraszam Was od razu do tego, żebyście subskrybowali kanał, bo to też pomoże mi w tym, żeby docierać do większej ilości mam, bo to nie są dylematy tylko kilku kobiet. To są całe tłumy kobiet, które po prostu nad tym się zastanawiają. Co ważnego jest, jeśli chodzi o cesarskie cięcie? Pierwsza najistotniejsza rzecz, kiedy mama pyta mnie o to, kiedy może rozpocząć noszenie dziecka po cesarskim cięciu, to ja się pytam o to, jak Ty się, mamo, czujesz? Jak Ty odczuwasz fizycznie bliznę, jak odczuwasz, czy Cię ta blizna ciągnie, czy ta blizna gdzieś nie do końca jest jeszcze wygojona w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, żeby to było. Pamiętajcie, że to jest operacja, więc po operacji, po takim cięciu, nie tak łatwo i nie tak szybko wraca się do pełnej sprawności, jak to bywa po nieskomplikowanym porodzie naturalnym. Więc raz to jest samopoczucie takie fizyczne, a druga rzecz, która jest równie istotna, jeśli nie istotniejsza, to jest to, jak mama czuje się psychicznie, czy ta burza hormonów plus właśnie te odczucia fizyczne związane z cesarskim cięciem nie spowodowały u niej po prostu złego samopoczucia. Do tego wszystkiego nowość, która pojawiła się w życiu, jakim jest ten nowonarodzony mały człowiek i mnogość różnych zewsząd spływających informacji powoduje u niejednej mamy chaos w głowie, poplątanie wiedzy z przeczuciami i całą masą innych rzeczy. I ja bardzo zwracam na to uwagę, jak mama się psychicznie czuje, dlatego że często wyrażenie zgody na noszenie dziecka w chuście wcześniej niż koło 6-8 tygodnia, kiedy gdzieś intuicyjnie czujemy jako doradcy, że to już jest bezpieczny moment po cesarskim cięciu, ale czasami po prostu trzeba zgodzić się na to noszenie ciut szybciej, po to właśnie, żeby pomóc tej mamie dojść do ładu i składu z własnymi emocjami, bo to jest równie istotne jak ból. Bardzo jednak ważne jest to, żeby w każdym przypadku robić to bezpiecznie, bezpiecznie z naciskiem na bezpieczeństwo zarówno mamy, jak i dziecka. Dużą wagę tutaj przykładam do zastosowanego wiązania. O tym też mówiła Magda Łata-Kunert w wywiadzie, który podlinkuję Wam, który jest też na moim kanale. Mówiła o ciśnieniu w dole brzucha i to jest bardzo istotna rzecz. Zastosowanie wiązania kangurka, bo o tym tutaj głównie mówię, pozwoli na to, żeby to ciśnienie w dole brzucha było mniej odczuwalne ze strony właśnie zawiązanego dziecka. Dodatkowo, jeżeli w kangurku przeniesiemy obciążenie dziecka na partię piersiową kręgosłupa, to mamy dwa zasadnicze plusy. Po pierwsze, pracujemy mocno nad powrotem środka ciężkości z czasu ciąży, kiedy wychylamy się do tyłu, do tego pionu, który trzymamy w normalnej postawie kobiecej, kiedy tego obciążenia ze strony brzucha nie ma. A druga rzecz to jest to, że obciążenie przekładamy na tą mniej wyeksploatowaną w czasie ciąży część kręgosłupa właśnie piersiowego, a nie przeciągamy tego obciążenia w lędźwiach, które z czasu ciąży są mocno już nadwyrężone. Więc tu mamy kilka zysków właśnie zastosowania wiązania kangurka. Dodatkowym jest to, że kangurek daje najbardziej ergonomiczną pozycję takiemu małemu noworodkowi. To jest też to, na co zwracałam Wam już niejednokrotnie uwagę, że w tych pierwszych dniach wiązanie kangurka jest bardzo korzystne właśnie też dla dziecka. Więc zwracajcie
też uwagę na to, jakiego wiązania będziecie używać. Zwracajcie uwagę na to, żeby wykonywać to wiązanie bardzo dobrze. Dobrze, jeśli z konsultacją doradcy, wtedy łatwiej Wam będzie skorygować ewentualne błędy w tym wiązaniu, ponieważ to będzie miało ogromne przełożenie na to, co będzie działo się z Waszym brzuchem, z Waszym dnem miednicy, z Waszą postawą właśnie po ciąży. A to wszystko będzie przekładało się też na Waszą głowę, więc zwróćcie na to uwagę, bądźcie czujni i starajcie się, jeśli to możliwe, takie ruchy i takie rzeczy konsultować z doradcą noszenia. Taka jest moja rekomendacja, więc owszem, można nosić wcześniej niż 6-8 tydzień, pod warunkiem, że zrobicie to z głową, zrobicie to dobrze i najlepiej z doradcą.